Cześć, witajcie, jestem Pandora. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z modami, ale troszeczkę inny, trochę bardziej w klimacie dawnych czasów moich. I dzisiaj już obchodzimy modowe walentynki, bo w, oczywiście walentynki są w poniedziałek i w poniedziałek pojawi się na pewno odcineczek dedykowany również bez modów. Ale stwierdziłam, że chciałabym jeszcze wrzucić Wam odcineczek z modami, bo kiedyś robiłam to częściej, mam wrażenie. Na Simsuiku na pewno był jeden taki walentynkowy, mały na wodzie bodajże domek. Z dużą ilością przeszklenia, przynajmniej ja go bardzo kojarzę z walentynkami. Jeśli ktoś pamięta, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że dobrze mówię i że jest on walentynkowy, był walentynkowy. I tu na kanale też mam jeden modowy walentynkowy odcinek, i jest to też taki właśnie, trochę bardziej skandynawski domek, przeszklony, taki w stylu, który ja bardzo lubię, aczkolwiek nie nadaje się on na jakby polskie realia. A jako, że ten rok jest taki trochę nostalgiczny, trochę odgrzewanie kotleta, to stwierdziłam, że właśnie dawno nie robiłam, czas coś zrobić. I tak jak tamte dwa były bardzo jasne, z tego co pamiętam, z takim jasnym drewieniem, tutaj mamy ciemną budowlę, naprawdę ciemną ciemną budowlę, typowo alfowe, także Max ismachu tutaj nie ureczycie, ale tak jak mówię, ja w tym roku chcę czasem też puszczać wodze fantazji, a w przypadku modów no najłatwiej mi to jest zrobić. Przynajmniej jeśli chodzi o moją wodę fantazji, taką fotorealistyczną bardzo. I jest to taki typowy glass house, dom ze szkła na planie prostokąta. Myślałam na początku, że będzie trochę mniejsze, ale stwierdziłam, że dobra, tutaj się niczym nie muszę gdzieś tam przejmować. Działka jest stosunkowo mała, jest ona w Windenburgu. Jest to działeczka, która ma widok na wodę. I tamte walentynkowe też, wydaje mi się, że były oba w Windenburgu, a na pewno jedno z nich było, te, które jest tutaj na kanale, był w Windenburgu i też był na wyspie, tutaj tylko w innym miejscu, bo mam go w tle akurat tej budowli. Tylko tutaj, zamiast zdecydować się na właśnie przeszklone tam dach i tak dalej, stwierdziłam, że będzie to z płaskim dachem taka kostka bardziej. Można to nazwać taką szklaną kostką. I tutaj partiami, tak jak patrząc, dajmy na to, no dla mnie przodem jest tył tego domu, więc patrząc od tarasu, może powiedzmy tak. Od lewej strony mamy sypialnię z takim biurem, gdzie, czy znaczy tak naprawdę z biurkiem, które ma widok na właśnie wodę. Potem jest taka część przejściowa, w środku tej części przejściowej jest łazienka. Próbowałam tam wrzucić do niej okna, ale jakoś tak mi nie wyszło. Stwierdziłam, że dobra, niech będzie taka. Prosta, czysta, zwyczajna łazieneczka. Drzwi są takie bardzo, bardzo maskujące, że ich nie widać tak naprawdę za bardzo. I po jednej stronie właśnie jest przejście do sypialni, a po tej stronie od tarasu jest można powiedzieć takie miejsce do przechowywania, bo tutaj też mamy bardzo wszystko otwarte, nie mamy zbytnio miejsca na jakieś takie szafy, nie szafy, więc tutaj to jest takie jedyne miejsce, gdzie ta szafa się pojawia. Potem kolejny kwadrat, można powiedzieć tego prostokąta jest to kuchnia, mała, prosta, z otwarciem na salon. I tutaj mamy też salonik właśnie dalej w końcowej tej części i on jest też odgrodzony ścianką, że od przodu bardziej widać ten salon, a od tyłu mamy taki szezlong można powiedzieć i bardziej taką ozdobną część, ze względu też na to, że na podwórku mamy jadalnię. Tak budując zastanawiałam się, no szkoda, że nie ma, że nie ma w środku, w środku zmieściłam tylko jakieś takie małe miejsce do zjedzenia, i to też już później, tak naprawdę, bo przez cały ten filmik gryzłam się, co ja z tym zrobię. No bo nie zawsze jest oczywiście lato, tak. Można powiedzieć, że to jakaś Kalifornia czy co, ale na nie się Windenburg i nie jest takim typowym, gdzie śnieg nie pada. Więc główny taki stół i konkrety są na tarasie, ale no w domu też tam udało mi się potem wcisnąć troszkę, można powiedzieć, bardziej. Co pokazuje, że to jest ewidentnie domek bardziej pokazowy niż jakiś taki typowy, do, prosty do mieszkania. Chociaż są też ludzie, którzy. Tak lubią. Szczególnie, że jeśli jest się samotnym i tak dalej, to w szczególności to nie jest też domek, który ma super dużo miejsca jakoś, tak? Plus jest całkowicie przeszklony. Wszystko wszyscy widzą. Zrobiłam też odrobinę na dachu zieleni i tak naprawdę to można powiedzieć, że jest całością. Na około dużo roślin później dodawałam z debuga i powiem Wam, że to było najgorsze, co może być po prostu. Dodawanie roślin z debuga, kiedy macie mody. Ja mam strasznie dużo modów i... Nie mam jakiegoś super bałaganu, bo mimo że tam w katalogach ostatnio nic nie wrzucam, to gdzieś tam pobieram czasem te mody, ale nadal pobieram w tej chwili mody w ogóle tylko od kilku twórców. Stwierdziłam, że trudno, najwyżej będę miała po prostu mało tych rzeczy, ale stwierdziłam, że jedyne osoby, które gdzieś tam obserwuję i od nich pobieram, to jest oczywiście Setanowa, Peacemaker, Pyszny jak coś wrzuci. Stosunkowo nowy chyba jest Heurus albo Herrus, coś takiego, i tam takie typowo ikowe rzeczy są przerabiane. Wundimuna, oczywiście, i z, z TSR-a, i z własnej strony jego, lub jej, nie wiem, nigdy. I Sanoi jeszcze, ale też dawno nie było nic wrzucane. Jeszcze jeżeli coś się przypomni, tam kiedyś to pewnie. Zresztą będziecie widzieć po moich folderach, nawet po tych katalogach, co tam są. Konkretni twórcy są w ogóle wyróżnieni jako własne katalogi, całkowicie, więc lub też tam grupami, no ale widać po tym po prostu te osoby, od których ja pilnuję się, ewentualnie jeśli coś potrzebuję konkretnie, to wtedy już szukam, wtedy tam gdzieś wychodzę poza tą moją strefę komfortu, jaką są oni, tak, i wtedy ewentualnie właśnie gdzieś tam coś dodatkowo pobieram. Nie mówię tutaj celowo też o Emixim bo w tej chwili wiem, że z tego, co przynajmniej pamiętam, jak czytałam ostatnio coś, to nowa, setanowa ma i jego wszystkie mesze i gdzieś tam kontynuuje po swojemu trochę bardziej, ale jednak to, co robił MX Sims, a MX Sims raczej gdzieś tam coś udostępnia na tym Tumblerze, ale nie robi nowych modów. Ja cały czas też gdzieś mam tam z tyłu głowy, że mogłabym coś zrobić sama, ale na razie mam taki natłok pracy, że tu sami słyszeliście, jeśli oglądacie wszystkie odcinki, ktoś oglądał odcinek wtorkowy i czwartkowy w tym tygodniu z Tiny Builda, to we wtorek powiedziałam, że będzie właśnie ten odcinek, czyli odcinek z modami, Natomiast w czwartkowym odcinku powiedziałam, że będzie coś zupełnie innego, co będzie w następnym tygodniu. Tak się zamotałam, że nawet nie wiem, kiedy w ogóle. Ja byłam tak pewna siebie, mówiąc to tak jak później przesłuchałam. Ja byłam taka pewna siebie, że to będzie, że to jest jakby ten weekend, że już walentynki minęły. I potem sobie przypomniałam, że kurczę, przecież jeszcze walentynki są i mam właśnie dla was te dwa odcinki. Ten jeden na dziś i jeden na poniedziałek, tak? Będzie troszeczkę zmiana w następnym tygodniu. Pierwszy odcinek będzie w poniedziałek, drugi będzie w środę, wydaje mi się, albo w czwartek. Nie mam jeszcze pewności, zobaczę jak się wyrobię zresztą, bo możliwe, że w weekend wszystko fajnie sobie nagram i będzie uchu, super, ale wiadomo, różnie bywa. Ja też w weekendy chciałabym czasem odpocząć, bo pracuję przy komputerze, potem wracam do domu, siedzę przy komputerze i yy, też czekam właśnie na nowe okulary, bo niestety, no, mimo że gdzieś tam wzrok mam dalej taki sam, to nie poprawia się, więc znaczy, że jest i tak średnio, bo u mnie raczej wzrok ma tendencję do poprawy. W szczególności, że okulary noszę już półtora roku, a. Tą konkretną wadę, tą konkretną korekcję, o tak, nie wadę noszę już od roku. Ale i tak zdecydowałam się na nowe okularki. Będę miała na zmianę, a do tego mam problem z tym, że mam takie, jakby, motylki nie wiem jak to nazwać takie łóżka, noski o noski to nazywają. I one mi się cały czas rozjeżdżają i zjeżdżają mi na nosie i mnie to niestety irytuje bardziej niż te takie, które mają na stałe ten nos. Plus wiadomo, kobieta zmienną jest, ja się trochę zmieniłam, trochę mi się też w życiu pozmieniało, więc chciałabym mieć coś bardziej od, od, odzwierciedlającego może bardziej mnie, ale też i przy okazji mogę troszeczkę mniejsze zacząć nosić, bo już jako, że się przyzwyczaiłam do tych okularów, to już przestałam aż tak bardzo spoglądać z nad i spod. Więc już nie muszę mieć aż tak dużych, żeby mi to uniemożliwiły. Ale na pewno, jak je odbiorę, bo jakieś 2-3 tygodnie muszę na nie czekać, to wam się pochwalę. Myślę, że na społeczności, wy na społeczności fajnie też się udzielacie. Mogę tam gdzieś tam z bardziej widzami, którzy interesują się wszystkim tak naprawdę na tym kanale pogadać, ale i też dowiedzieć się właśnie co u Was. Dlatego ja lubię i zawsze Was zachęcam do zostawiania komentarzy, bo ja lubię z Wami czy pogadać, czy poczytać, czegoś się dowiedzieć też. I cieszę się też, że ostatnio Wam się serie z modami też zaczęły podawać, bo widzę, że gdzieś tam wzrost jest yy, zainteresowania nimi. Kiedyś tak naprawdę to był mój główny content z tego co pamiętam i najwięcej tak naprawdę wyświetleń na nim miałam. Teraz jestem zadowolona, że właśnie bardziej jednak ten content bez modów jest lubiany przez Was, ale też cieszy mnie przede wszystkim najbardziej wyrównanie ich. Bo chcę i takie i takie nagrywać odcinki, żeby było ciekawiej i dla Was i dla mnie, żebym ja też się nie zanudziła, bo też ile razy można robić to samo. W przypadku odcinków z modami też ja mam swój konkretny styl i tutaj ten styl będzie praktycznie w każdym tak naprawdę buildzie odzwierciedlany mocno. Kiedy z kolei w grze, mimo że mam też ten swój styl i też on gdzieś tam się odzwierciedla, to nadal gdzieś częściej i chętniej próbuję czegoś nowego. Bo wiadomo, jak ściągam mody, no to ściągam tylko te, które mi się podobają, nie takie, które są dla mnie wątpliwe, tak wyglądowo. Ale nie gadając za dużo, dajcie znać, jak wam się podoba. Porównajcie sobie do odcinka z... Chyba sprzed trzech lat albo dwóch co najmniej. Wrzucę go w opis w ogóle i na koniec myślę, że w kartach też go wrzucę. No będziecie mogli sobie gdzieś tam przekliknąć do niego się. Porównajcie mój progres przez te lata, mimo że miałam gdzieś tam półroczną co najmniej przerwę od meblowania z modami. Teraz jestem stanowczo dużo bardziej ulubowana w ciemnych barwach. To jest stanowczo, stanowczo to. Ciemne drewno to jest taki mój konik w tej chwili w porównaniu do tego, co było wcześniej. Ale dajcie znać w komentarzach. Jeśli ktoś czeka na odcinek 14 lutego, ale bez modów, to jak najbardziej w poniedziałek zapraszam. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli lubicie tego typu kontent, zapraszam do subskrypcji kanału, a ja nie przedłużam, na tą chwilę się żegnam i do usłyszenia w następnym. Papa! Pa.